25 maja wspominamy świętego Piotra Duanwanan, męczennika. Piotr urodził się około 1780 roku we wsi Khe Boi w prowincji Hanam na północy Wietnamu w delcie rzeki Czerwonej. Był katolikiem i po odpowiednim przygotowaniu w wieku 25 lat został katechistą i służył w różnych parafiach. Katechizował, odwiedzał chorych, modlił się z nimi i czytał im książki. Ciężko chorych przygotowywał na śmierć. Odwiedzał też ludzi ubogich i zanim oni sami poprosili, zanosił im ryż i inne podstawowe produkty. Piotr zarządzał też majątkiem parafii. Był człowiekiem bardzo uczciwym, dobrym, lojalnym, pracowitym i sprawiedliwym. Miał dar godzenia zwaśnionych ludzi. Był bardzo pobożny, często się spowiadał i przystępował do Komunii Świętej. Tam, gdzie pracował, cieszył się wielkim autorytetem. Kiedyś dwaj mężczyźni, którzy zbierali podatek od rolników, zebrane pieniądze zamiast oddać władzom państwowym sprzeniewierzyli. Ponieważ znali dobroć i wielkoduszność Piotra, mimo że sami nie byli katolikami, poszli do niego i prosili o pomoc w zaistniałej sytuacji. Piotr nie zgodził się ani na pożyczenie pieniędzy, ani na danie równowartości w ryżu, gdyż wiedział, że byli oni zapalonymi hazardzistami. Ci w odwecie donieśli władzom o tym, że Piotr jest katolikiem i złożyli przeciwko niemu fałszywe oskarżenia. Piotra aresztowano. Początkowo nawet usiłowano go uwolnić pod warunkiem, że znieważy krzyż przez podeptanie. Piotr powiedział, że przez całe życie służył Panu Jezusowi i teraz, gdy już jest stary, nie może podeptać jego krzyża. W więzieniu na terenie Pałacu Królewskiego przetrzymywany był przez około 4 miesiące. Dwa razy kapłanowi udało się odwiedzić go, wyspowiadać i udzielić Komunii Świętej. Około 2 miesiące Piotr cierpiał z powodu tortur, a ponadto z powodu głodu i pragnienia, gdyż nie zawsze z powodu dużej odległości parafianie mogli przynieść mu cokolwiek do jedzenia. Wtedy więźniów utrzymywała rodzina lub najbliżsi. Ponieważ Piotr mężnie wyznawał wiarę w Pana Jezusa, został skazany na śmierć. Po około 6 miesiącach przeżytych w więzieniu był tak słaby i wynędzniały, że na miejsce stracenia szedł przytrzymywany przez dwóch żołnierzy, ale jego twarz promieniała, był radosny, jak gdyby szedł na długo wyczekiwane ważne spotkanie. Kiedy uklęknął na macie, poprosił o chwilę czasu, by mógł się pomodlić. Zginął przez ścięcie w wieku około 77 lat, 25 maja 1857 roku. Jeszcze za życia, a tym bardziej po śmierci, uważany był za świętego. Piotr został beatyfikowany 2 maja 1909 roku przez papieża Piusa X, a kanonizowany przez Jana Pawła II 19 czerwca 1988 roku w grupie 117 męczenników wietnamskich. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika świętego Piotra, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.